Team Meble. Największy wybór mebli w atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do naszych salonów w Przedwojowie 95 oraz w Bolkowie przy ulicy Świerkowej 2. Środa, 4 listopada, Joanna Chomącik-Izworska. Witam Państwa i zapraszam na program informacyjny Flash, w którym dziś o wynikach tajnego głosowania w starostwie, pijanych rodzicach 4-miesięcznego chłopca, gigantycznej plamie oleju na Krajowej Piątce oraz o kamiennogórskiej poradni psychoonkologicznej. Niezwykły finał w starostwie po tajnym głosowaniu. Tego nikt się nie spodziewał. Głosy rozłożyły się równomiernie. Starosta Leszek Jaśnikowski pozostaje na swoim stanowisku. Wyniki tajnego głosowania są już znane. 7 radnych było za odwołaniem starosty, 7 przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Ja wiem, czy nie czuję się rozczarowany. No tak jak mówię, tutaj nie ma żadnych koterii, czy partii politycznych, czy grup. Myślę, że każdy z 17 radnych zachował się tak, jak potrafił najlepiej, tak jak uważał. Opozycja spodziewała się większego zaangażowania. Jeszcze w przerwach podczas nadzwyczajnej sesji trwały dyskusje. Radni podzielili się na grupy. Były również wspólne wyjścia na przysłowiowego papierosa. Czasami najważniejsze decyzje zapadają właśnie w takich miejscach. Cała sesja przebiegała szybko i sprawnie. Nad przebiegiem głosowania czuwała specjalnie powołana 3-osobowa komisja. Podczas głosowania obecny był również prawnik. Przeliczanie głosów odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Choć na wyniki czekano kilkanaście minut, to ten czas dla wielu przeciągał się w nieskończoność. Komisja stwierdza w wyniku głosowania tajnego. Nie podjęła uchwały w sprawie odwołania starosty powiatu kamiennogórskiego. Uchwała jest prawomocna. Starosta kamiennogórski pozostaje na swoim stanowisku. Ja byłem całe życie byłem optymistą, zatem również spoglądałem to na przebieg tego głosowania właśnie w ten sposób. Opozycja nadal ma nadzieję, że Leszek Jaśnikowski sam poda się do dymisji. My wyszliśmy z założenia, uważaliśmy, że osoba, która pełni ważne funkcje, powinna być o nieposzlakowej jakiejś przeszłości, powinna być nieskazitelna. Tak jest nasze zdanie, stąd nasze postępowanie. To wielu polityków musiałoby zupełnie się, tutaj nie ma w ogóle żadnych powodów, żeby powiedzieć, że złożyłem oświadczenie lustracyjne niezgodnie z prawdą. To są tylko te zapiski, które gdzieś tam zafunkcjonowały. I tylko tyle. Zapis w IPN-ie nie przekonał radnych do tego, by zwolnić człowieka. Polityczne ataki na jego osobę również nie przyniosły efektów. Kolejne głosowanie w sprawie odwołania starosty może odbyć się dopiero za pół roku. Do tego czasu radni mają nadzieję, że zakończy się śledztwo w IPN-ie. 5 radnych, którzy żądali odwołania starosty, nie może już nic więcej zrobić. No, demokracja ma to do siebie, że przebiega tak, jak przebiega. Kamiennogórscy policjanci zatrzymali pijanych rodziców 4-miesięcznego dziecka. Lekarze stwierdzili u chłopca niedożywienie. Niemowlę przewiezione zostało do szpitala, a rodzicami zajęła się już prokuratura. Policjanci interweniowali podczas libacji alkoholowej. 25-letnia matka miała 2,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, a jej 34-letni konkubent ponad 2,6 promila. W takim stanie sprawowali opiekę nad 4-miesięcznym dzieckiem. Chłopiec przewieziony został do szpitala, gdzie lekarze pediatrzy stwierdzili u niego niedożywienie. Rodzice zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Prokuratura zajęła się już tą sprawą. Lekkomyślnym rodzicom grozi odpowiedzialność karna od 3 do nawet 5 lat pozbawienia wolności. Gigantyczna plama oleju rozciągająca się przez kilkanaście kilometrów znacznie utrudniała ruch na Krajowej w Piątce. Wczoraj w południe strażacy neutralizowali wyciek. Plama poważnie zagrażała bezpieczeństwu na drodze. Od Sadów Dolnych w powiecie jaworskim aż po samą Kamienną Górę na takim odcinku Krajowej Piątki doszło do wycieku substancji oleistej. Usuwamy przy pomocy sorbentu, dolomitu, dodatkowo służby drogowe, pracuje piaskarka, która ten sorbent posypuje dodatkowo piaskiem. Pojawiły się znaczne utrudnienia dla kierowców. Policja zmuszona była kierować ruchem. Usuwanie plamy zajęło strażakom kilka godzin. Teraz policja poszukuje sprawcy zamieszania.
przychodzą do szpitala, czuwają przy łożach śmierci i pomagają w najtrudniejszych momentach ludziom chorym na raka. Już od ponad roku wolontariusze z poradni psychoonkologicznej w Kamiennej Górze oswajają tematy tabu i przełamują bariery. Podczas uroczystości jubileuszowych poradni wręczono certyfikaty nowym wolontariuszom i powołano do życia stowarzyszenie mające z nią współpracować. Gdyby nie pan starosta, poradni by nie było. Nie byłoby poradni, gdyby nie Inka Wexler. To ona ponad 4 lata temu wymyśliła poradnię dla ludzi chorych na raka i dla ich rodzin. Poradnię, która daje wsparcie psychologiczne i duchowe. Projekt, jak mówiłam, projekt złożony w połowie 2005 roku, musiał po prostu poczekać. Ale w każdym razie pan starosta tego projektu nigdy ze swojej szuflady nie wyrzucił i któregoś dnia zadzwonił do mnie, zaprosił mnie na spotkanie i powiedział, że możemy do tego wrócić. Nie byłoby poradni, gdyby nie ludzie, którzy chcą pomagać w tak trudnych chwilach, jak walka ze śmiercią. Czekając na syna na ulicy Kościuszki, przeczytałem sobie ogłoszenie właśnie, że jest nabór ludzi do wolontariatu. Przeczytałem to, zadzwoniłem, no i tak się zaczęło. Ja do poradni trafiłam z powodu choroby taty. Tutaj otrzymałam niezbędną pomoc i wskazówki, jak spędzić te ostatnie 2 miesiące czasu z tatą, wykorzystując go w pełni. I dziękuję, to za mało tutaj powiedzieć, dlatego zdecydowałam się na wolontariat. Pani Inka miała pomysł. Starosta wiedział, jak go zrealizować w warunkach powiatowych. I tak powstała jedna z pierwszych poradni psychoonkologicznych w Polsce. Pierwsza na Dolnym Śląsku. Dla mnie najistotniejszym, najbardziej nośnym, intelektualnym osiągnięciem tej poradni i ludzi, i Inki jest to, że poradnia niesie za sobą nadzieję. Nadzieję mają również sami pacjenci. Dla nich ta poradnia to czasem jedyne miejsce, gdzie mogą swobodnie rozmawiać o chorobie i o śmierci. Poczułam wsparcie i ulgę, że poczułam, że nie jestem sama i że ktoś może mi pomóc. Chciałam przy okazji też bardzo podziękować tym ludziom, bo naprawdę dzięki nim wiara w ludzi powraca. Jednak początki nie były łatwe. Od strony szpitala było mnóstwo obaw. Dziś sami lekarze dzwonią i proszą wolontariuszy o pomoc. Poradnia działa przy PCZ-cie w Kamiennej Górze. Swoje dyżury pełnią także w Ośrodku Zdrowia Rodzina i w Eskulapie. Przyjść do nich może każdy, kto boryka się z chorobą swoją bądź swoich bliskich. Na co dzień urzędują w budynku Powiatowego Urzędu Pracy na 3 piętrze. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie programu informacyjnego Flash. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jak zwykle na piątek. Do zobaczenia.